Cześć, witam. W krótkim filmiku o Janie Kasprowiczu mówiłam, że za chwilę przejdę do sali obok, która poświęcona jest drugiemu dziecku Kujaw, wybitnemu pisarzowi epoki młodej Polski Stanisławowi Przybyszewskiemu. Stanisław Przybyszewski napisał Konfiteora, napisał Dzieci Szatana, napisał Synowie Ziemi. Któż z Was zna te tytuły? Pewnie nikt. Bo dzisiaj Stanisława Przybyszewskiego się raczej nie czyta. Sama na studiach miałam problem, żeby przebrnąć przez te jego utwory, bo no, moim zdaniem są to dzisiaj już rupiecie literackie i tak naprawdę oprócz badaczy literatury nikt do nich nie sięga. Ale za to Stanisław Przybyszewski zapisał się w dziejach obyczajowości, taką stał się legendą swoich czasów. Legendą, która narodziła się tak naprawdę w Berlinie, utrwaliła w Krakowie, ponieważ nazywa się go meteorem młodej Polski, czarnym księciem, szatanem, człowiekiem, który wywierał magiczny wpływ na otoczenie, a zwłaszcza na kobiety. Gabriela Zapolska napisała w jednym z listów do swojego przyjaciela taki oto fragment. Przyznam ci się, że gdy teraz patrzę na tę rozpitą bandę młodej Polski z panem Przybyszewskim, zaświnionym i pijanym na czele, wstręt mnie ogarnia. To ani artystyczne, ani piękne. Przeciwnie, to robi wrażenie bandy pijanych pluskiew. A kto zaliczał się do tej bandy pijanych pluskiew w Krakowie? No wszyscy wcześniej artyści otaczali Przybyszewskiego i jego dom był ich pełen. Myślę, że tym magnesem przyciągającym artystów do domu Przybyszewskiego był nie tylko on, ale również piękna Dagny Juel, jego druga żona, Norweszka z pochodzenia, którą poślubił w Berlinie z prawdziwej miłości, a poślubił zaraz po śmierci pierwszej żony Marty, która urodziła mu troje dzieci i popełniła samobójstwo, będąc z czwartym dzieckiem w ciąży. Nie chciał się zajmować Martą i swoimi dziećmi, bo jak gdzieś napisał, dzieci to produkt uboczny miłości. Kiedy Marta popełniła samobójstwo, właściwie poczuł ulgę. Wtedy mógł właśnie poślubić Dagny Juel, z którą przybył do Krakowa i która no, przysparzała mu ogromnego splendoru. Ale nie mogła wyrwać męża z nałogu alkoholizmu, dlatego żyć było coraz trudniej, tym bardziej, że nie było za co. Dlatego rozstał się Przybyszewski z Dagny Juel, która została zamordowana przez kochanka daleko od Polski, a wtedy Przybyszewski wyjechał do Lwowa. Wyjechał do Lwowa z odczytem o Chopinie. Tutaj mamy taką głowę Chopina bardzo pięknie wyrzeźbioną i tam właśnie we Lwowie poznał Jana Kasprowicza. Przyjaźnili się, ponieważ obaj byli z Kujaw, a więc pochodzili z tej samej ziemi, ale ta przyjaźń trwała do czasu. Do czasu, kiedy Przybyszewski zadomowił się dosłownie i przenośni w domu Jana Kasprowicza, przychodził tam coraz częściej, spędzał coraz więcej czasu, ponieważ poznał żonę Jana Kasprowicza, Jadwigę. W tej sali poświęconej Przybyszewskiemu możecie zobaczyć portret Jadwigi Kasprowiczowej. Po śmierci Dagny mógł poślubić Jadwigę Kasprowiczową, a ta, przyciągnięta magnesem charakteru i całej otoczki legendy Przybyszewskiego, zostawiła dla niego Jana Kasprowicza oraz dwie małe córeczki, które poeta musiał sam wychowywać. Z tym Stanisławem Przybyszewskim miała trzy światy, ponieważ alkoholizm był nie do wyleczenia. I chociaż trzymała pisarza twardą ręką, to jednak z tego nałogu nigdy się nie wyleczył. Ale ta żona stała się, ta kobieta, Jadwiga Kasprowiczowa, stała się momentem zwrotnym w stosunkach Kasprowicza i Przybyszewskiego, no bo już teraz nie mogli się darzyć przyjaźnią, a zwłaszcza Kasprowicz był daleki od przyjaźni w stosunku do Stanisława Przybyszewskiego. W Muzeum Inowrocławskim, w tej sali poświęconej Stanisławowi Przybyszewskiemu,
Mamy przede wszystkim te dwa piękne portrety jego ukochanych kobiet, ale jest tu też wiele innych pamiątek po Przybyszewskim. Przede wszystkim jego utwory z dedykacjami, tłumaczone na wiele języków. Również możemy podziwiać plakaty do filmu Dagny, który to film został nagrany jakiś czas temu, a rolę Przybyszewskiego zagrał tam Daniel Olbryski. A więc, będąc w muzeum w Inowrocławiu, do czego bardzo zachęcam, warto odwiedzić, skupić się i poświęcić więcej czasu na te dwie sale. Salę twórców Młodej Polski, czyli Jana Kasprowicza i Stanisława Przybyszewskiego. Chociaż kurz zapomnienia Przybyszewskiego przysypał, ale uważam, że gdyby jakiś znany, odważny reżyser nakręcił film dotyczący jego biografii, no to mógłby być to utwór lepszy niż 50 twarzy Greya. Także odwiedzajcie Muzeum w Inowrocławiu i z uwagą oglądajcie zgromadzone tutaj eksponaty. Dziękuję, do zobaczenia.